Hej, witam Was moi kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców sierpnia. Już mamy wrzesień, a ja mam dla Was kilka fajnych produktów godnych polecenia i są to produkty, które naprawdę mnie zaskoczyły. Co do niektórych miałam mieszane uczucia na początku. Coś tam się stało, nieważne, ale ogólnie są to bardzo fajne produkty. Zacznę może od kolorówki. Na pewno w tym filmie muszą znaleźć się dwa korektory, które dostałam od Maricy w prezencie i to są LA Girl Pro Conceals. I to są takie jakby błyszczyki. Jeden jest zielony do zaczerwienień, pastelowy i ja je właśnie używam na moje przebarwienia pod makijaż. A drugi jest brązowy i one są, tu mają taki fajny mały pędzelek, one są do konturowania i to jest najlepszy kremowy kontur, jaki miałam, dlatego że to, jak on się rozciera, to jest magia. Ja bardzo często miałam problemy z tym, nakładając kremowy kontur, że robiły mi się plamy. To Wam zaraz pokażę, na przykład dajmy na to Kobo, kółko. Myślałam przez długi okres czasu, że to jest super ekstra, ale gdy odkryłam to, to jednak przebija wszystko. Tu to jest dość ciężkie, robią się plamy, to jest takie bardziej woskowe, natomiast to jest lżejsze i łatwiejsze w użyciu. Naprawdę wystarczy odrobinka, ja sobie nakładam po prostu cieniutki paseczek i rozcieram pędzlem. Wolę to robić pędzlem niż gąbeczką i z tego co wiem, to te produkty są tanie jak barszcz. To kosztuje około chyba 3 funtów. Marice to kupiła w sklepie, ja wiem, że w sieci one są droższe, spróbuję znaleźć Wam jakieś linki. Ale tak, jeżeli szukacie czegoś taniego i fajnego, to serdecznie Wam polecam te korektory. No, są świetne. Ja to mam w kolorze Dark Cocoa i to jest GC988, a ten drugi to jest Green Corrector i on właśnie neutralizuje czerwone tony, więc te dwa po prostu codziennie. Czasem odpuszczam sobie zielony, bo nie zawsze jest mi potrzebny, ale to na pewno kupię jeszcze jakieś żółte do rozjaśnienia pod oczami. No, 2,50 kocham. Kocham, na pewno będę musiała kupić więcej. Teraz, jeżeli dalej idziemy tropem konturowania, to w końcu położyłam swoje ręce na MAC Harmony, czyli to jest kolor, był swego czasu bardzo sławny na YouTubie, każdy youtuber, jak miała, go nigdy nie miałam i właśnie oddała mi to moja kochana Kasiunia, którą serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że mnie ogląda. Dziękuję bardzo, bardzo dobrze mi się sprawdza ten MAC i to jest właśnie bronzer, który dużo osób mówi, że jest taki fajny do konturowania, że jest zimny. On nie powiedziałabym, że jest zimny, on powiedziałabym, że jest taki średnio ciepło-zimny, jest delikatny, więc nie da się nim krzywdy zrobić. Porównam go tutaj może do tego z LA Girl, widzicie, jest tutaj i on jest dużo jaśniejszy. I zależy, jak zależy mi na mocnym efekcie, rozcieram sobie ten kremowy, później dodaję Harmony, a jeżeli nie nakładam tego kremowego konturu, dokładam tylko Harmony. Dzisiaj też go mam na policzkach, oba. Bardzo lubię go, fajny efekt, nie jest za pomarańczowy, nie jest za zimny, jest po prostu idealny, więc jeżeli macie neutralny typ urody lub ciepły, to na pewno Wam się sprawdzi. I z tego co widzę, to ten bronzer jest bardzo wydajny, bo Kasia już też go miała chwilę czasu. No i fajnie w końcu go mieć i jestem naprawdę z niego zadowolona, więc jeżeli szukacie jakiegoś bronzera albo zastanawialiście się, czy... Bo ja długo się zastanawiałam nad tym makiem, czy kupić go, czy nie kupić, czy tak, czy nie. No i tak zawsze go odkładałam na później, no i tak się stało, że jest teraz u mnie i bardzo się cieszę. I jeżeli mi się skończy, o ile mi się skończy, to na pewno jeszcze do niego wrócę, bardzo fajny. I teraz rozświetlacz. W tym momencie jest to jedyny rozświetlacz pudrze, jaki mam w swojej kolekcji kosmetyków. Mój ulubieniec, najlepszy na świecie moim zdaniem rozświetlacz jest to rozświetlacz z MACa Soft & Gentle, no ale niestety go nie mam, już mi się skończył, miałam go chyba 2 lata, ale niestety mi się właśnie skończył i teraz mam już opakowanie, mi się naprawdę rozleciało, jest w 3 kawałkach z Lovely. To jest ten Silver Highlighter, który jest chyba niby odpowiednikiem Mary Luminizer, ale Marylu też nigdy nie miałam. I ja go też dzisiaj mam na policzkach, więc widzicie, on ma taki... I to jest chyba ten Silver, czyli o chłodnym odcieniu. Ja w sumie wolałabym od ciepłym, no ale mam taki i jest okej. Też dużo ludzi o nim trąbiło. On jest bardzo, jak widzicie, bardzo błyszczący. Ja go tu nałożę koło tego zielonego. Widać się... Fajnie błyszczy. No jest bardzo fajny produkt, natomiast jeżeli chodzi o jakość, to zobaczcie, nawet mi on nie upadł nigdy.
wszystko się już rozwaliło, więc muszę naprawdę na niego uważać. No i teraz się czaję na nowy rozświetlacz. Kusi mnie Beka albo właśnie Soft and Gentle, ale nie wiem, nie chcę się spieszyć z tym rozświetlaczem. Tego używam, jest bardzo fajny, daje w zależności od tego, jaki chcemy efekt, możemy go dać duży, będzie taki wow, możemy go również nałożyć delikatnie, więc myślę, że produkt godny polecenia, kosztuje chyba około 10 zł, nie jestem pewna, więc jeżeli szukacie rozświetlacza dostępnego łatwo gdzieś w Rossmanie, to na pewno to Wam się sprawdzi, bo jeżeli chodzi o drogeryjne rozświetlacze, no to chyba to jest jeden z lepszych, jakikolwiek miałam, a miałam jeszcze, miałam jakieś tam Makeup Revolution, Moi, z polskich firm już ciężko jest znaleźć rozświetlacz, chciałam iść do drogerii kupić rozświetlacz, ciężko było znaleźć, bo jakieś dziwne kolory, ten jest taki dość szampański, ale chłodny, więc ja bym szukała czegoś bardziej ciepłego, ale tak jak mówię, no za tą cenę to jest wow, używam go cały czas odkąd go mam, no ale mam nadzieję, że niedługo się skuszę na Soft and Gentle, ale zobaczymy, polecam Vivo, tylko uważajcie naprawdę na to opakowanie, może jakąś kropelką skleję, coś tam się uda. I teraz tak, dzisiaj będzie dość dużo polskich kosmetyków, może nie dość dużo, ale coś będzie polskiego. Eyeliner. Ja jestem wielką fanką L'Oreal Superlinera, ale jakoś tak od dawna go nie kupowałam. Stwierdziłam, że kupię sobie eyeliner w słoiczku, kupiłam eyeliner w słoiczku, który okazał się naprawdę okropnym, strasznym bublem i za niedługo mam nadzieję, że nagram Wam film z bublami, bo mam już tam kilka produktów. W sumie mam tylko dwa produkty, ale jeszcze miałam jakieś tam rzeczy pododawać, ale już nie pamiętam. Będę musiała przyjrzeć jeszcze to, co mam i zobaczyć, które z tych rzeczy były bublami i nagram Wam buble w osobnym filmie i chcę powyrzucać wszystko za siebie, tak jak za starych, dobrych czasów. Nieważne, eyeliner był bublem, a ten jest super eyeliner. Ten eyeliner jest to eyeliner z Eveline, on chyba też nie był drogi i znów dostałam go od Kasi, dziękuję bardzo, bardzo fajny eyeliner i bardzo łatwo się nim maluje jak dla mnie, dlatego że on ma fajną konsystencję, nic się nie rozmazuje, dobrze się trzyma cały dzień. Czasem nawet wszyscy się śmieją, że chodzę pomalowana na siłownię, ale jak ja idę na siłownię po pracy, to jeszcze mam cały czas makijaż, nic mi nie spływa. W sensie podkład już mi spływa, a eyeliner jest zawsze on fleek. Więc jeżeli szukacie fajnego eyelinera, to ja Wam z czystym sumieniem polecam ten. On ma pędzelek, więc nie wiem, czy będzie bardzo łatwo się nim posługiwać, to zależy. Ale no, ja jestem z niego bardzo zadowolona i słuchajcie, taki łatwo dostępny dla Was produkt, dlaczego nie? Teraz przejdźmy do paznokci. Chciałabym Wam polecić, co to jest? To jest po prostu top coat. To jest top coat i base coat z Barry M, który jest w formie odżywki. On jest bardzo, bardzo płynny. On jest płynny i on jest taki jak woda, ale bardzo szybko zasycha i te paznokci się rzeczywiście błyszczą. Teraz tego chyba nie będzie widać, bo mam bardzo jasne lachy do paznokci, ale to jest napisane base coat, top coat i nail hardener all in one, więc to jest coś na zasadzie Eveline, ale nie do końca, dlatego że Eveline jest mleczna i Eveline ma formaldehyd, czy tam jak to się nazywa, tą substancję, natomiast to, no, co mogę powiedzieć, szybko wysycha i jest taki bezproblemowy, to nie jest coś typu Sejuvie, to nie jest coś typu Essie Good To Go, to jest po prostu taki przeźroczysty lakier i ja go lubię nosić właśnie albo jako bazę, jest taki wielozadaniowy, bo noszę go jako bazę, noszę go jako topką i noszę go samego, jak chcę, żeby mi się po prostu paznokcie błyszczały i tak jak mówię, ja jestem zadowolona, ma dziwną konsystencję, ale przez to, że jest właśnie rzadka, bardzo łatwo się go nakłada. I teraz przejdę już do pielęgnacji. Chciałabym zacząć może od maseczek. Mam tutaj maseczkę z Dermiki, ukojenie do cery wrażliwej. Są to maseczki, jak kupiłam, jak byłam w Polsce w naturze. Za jakieś parę złotych one były na promocji. I muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo fajna maseczka. Ja nie mam zbyt dużo wymagań od maseczek, oprócz tego, żeby mi fajnie nawilżała i nie podrażniała, bo zdarzało mi się, że kupowałam te maseczki w saszetkach i po prostu zaraz po nich cerę miałam czerwoną jak balon, albo na następny dzień zaraz miałam wypryski, więc stwierdziłam, że odpuszczę sobie te maseczki jednorazowe, ale właśnie będąc w Polsce stwierdziłam, dobra, już okej, Dermika wezmę. No i kupiłam i ostatnio właśnie zużyłam ich kilka i myślę, że są naprawdę fajne produkty.
Dajcie znać, jakie polecacie mi maseczki do skóry wrażliwej, jakieś nawilżające, napinające, nawet może oczyszczające, chociaż z tymi oczyszczającymi to bym uważała, bo mam bardzo wrażliwą skórę. Jeżeli jakieś macie pomysły na maseczki, to już jest moja ostatnia, niestety pewnie sobie jej użyję dzisiaj albo jutro, ale jeżeli macie jakieś fajne maseczki, które mogą być, które są dostępne w Wielkiej Brytanii, to polećcie mi, bo to już jest moja ostatnia, a nie wiem kiedy wybiorę się do Polski, więc nie wiem kiedy będę miała możliwość zrobić sobie zapas. Aha, jeszcze nie powiedziałam, to jest maseczka Dermika Ukojenie, maseczka multiwitaminowa. Doskonale łagodząca zaczerwienienia, podrażnienia, odżywia, regeneruje na skórę, przywraca cerze, blask i zdrowy wygląd. Przepraszam, jak widzicie, marszczę, przymykam oczy, ale siedzę po prostu w słońcu i nie jest mi najłatwiej mówić, więc to jest maseczka. Teraz pokażę Wam nowość, płyn micelarny i to jest lipowy płyn micelarny. Skutecznie usuwa makijaż, łagodzi podrażnienie skóry, wygładza i zapobiega wysuszeniu skóry. Ziołowa pielęgnacja, lipa szerokolistna, aloe zwyczajny, proteiny owsa, hipoalergiczny. Jest to płyn micelarny firmy Sylveco. Ja go również dostałam od Kasi i jest to świetny produkt. Moim zdaniem jest lepszy od Bioderma i jest lepszy od na pewno Garniera płynu micelarnego, ale tak jak mówię, dla mnie Bioderma nie robi nic oprócz zmywania makijażu. Ja wiem, że Bioderma jest super, że Bioderma nie uczula, Bioderma nie podrażnia, ale tak naprawdę nie zauważyłam jakichś cudów z tą Biodermą, natomiast to jest bardzo fajny produkt, również bardzo delikatny jak Bioderma, zmywa makijaż i czuję, że ta skóra jest tak jakaś napięta, rzeczywiście nawilżona, więc ja sobie czasem rano przemywam, a czasem wieczorem, zależy. Jest bardzo wydajny, ja go używam już chyba ponad około miesiąc i naprawdę dużo go nie ubyło. I tu mamy właśnie tą lipę szerokolistną, aloes, wszystko jest łagodzące, więc jak chcecie spróbować czegoś nowego, a nie chcecie Bioderma, ani Garnierów, ani nie wiem jakie teraz tam te firmy robią płyny micelarne, to na pewno to Sylveco jest bardzo ciekawe. Jaki ma zapach? Bezzapachowy. Bezzapachowy, ale naprawdę jest git. I teraz tak, kiedyś Wam pokazywałam w ulubieńcach gąbki zamiast peelingów, ale ta gąbka, syrenka, przebija po prostu wszystko. Jeżeli szukacie papieru ściernego pod prysznic, to na pewno się nie zawiedziecie. Ta syrenka jest dwustronna, czerwono-żółta, żółta ściera, strasznie, a czerwona ściera też mocno, ale może nie aż tak zdziera jak ta żółta. Uwielbiam tą gąbkę, ja te gąbki tak wymieniam co tydzień, co dwa. I właśnie ta syrenka, mam jeszcze jedną, więc mam dwie, tak to mam jakieś inne gąbki, bo mi trochę brzydzą te gąbki, jakoś nie wyobrażam sobie używać jednej gąbki miesiąc czy nawet dłużej, ale po tym jaka skóra jest potem napięta i miękka, to się naprawdę nie da opisać. Wspaniały produkt, ściera, ja jak już używać peelingu lub gąbki, to już wiecie, porządnie, a nie jakieś tam drobineczki, granuleczki, które nic nie robią. No to musi być moc, a to moc posiada, więc lećcie i kupcie i zobaczycie, że każdy peeling pójdzie w odstawkę. Jeżeli macie fajny żel i fajną gąbkę, to Wam to na pewno wystarczy. I ostatnia rzecz, żeby tu już nie gadać tyle, to będzie oliwka, olejek do włosów z L'Oreala. To jest ta seria Extraordinary Oil. Ja kiedyś miałam tą wersję, tylko starszą wersję, w wersji olejku, taki z pompką dość gęstego. Natomiast to jest nowość, jak widzicie, to jest w formie sprayu, takiej wody i to jest taka mgiełka, olej mgiełka i to jest bardzo fajny produkt. Ja go używam na mokre włosy albo na takie półsuche i później suszę suszarką i te włosy są wygładzone, przeprostowane, łatwiej się stylizuje. Oczywiście nie można przesadzić, wystarczy jedna pompka i na przykład ja popełniłam błędy, bo psikałam sobie tak na całe włosy i była tragedia. Były tłuste, ale natomiast co robię, to psikam sobie raz albo dwa razy, no raz wystarczy, wcieram w ręce i sobie właśnie nakładam. I naprawdę jest to fajny produkt, bardzo ładnie pachnie. Musicie uważać, bo on rzeczywiście może obciążać Wam te włosy, ale to jest właśnie specjalna wersja do włosów cienkich, czyli takich jak ja mam. Moje włosy mają taki problem, że one są cienkie, jest ich dużo i one szybko mi oklapują, są takie pss. Więc musimy z tym uważać, ale jak z głową to użymy i to naprawdę zależy jak używamy, może na mokre, może na suche, może na pół mokre, na pół suche, masło maślane. Jest dużo naprawdę opcji i to jeszcze ma jakiś ekstrakt z lotusu.
No po prostu wygładza i zmiękcza włosy i to by było na tyle. Słuchajcie, to są produkty, które Wam polecam z ręką na sercu, są bardzo fajne, mnie nie zawiodły. Z tego co widzę, to jestem tutaj prześwietlona, a tutaj jestem nieoświetlona w ogóle. Nie wiem, jak mi się uda to zedytować, ale mam nadzieję, że jakoś mi się uda. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaczki, pa pa!